Radio Concita, tocca a te. Poważne przesłanki do tego, że ta destabilizacja polskiego sportu spowodowała
prawa. A dzisiaj pamiętajmy to, co papież Franciszek często przestrzega przed wojną hybrydową. Ta wojna się toczy w wielu rejonach świata i może zapamiętajmy, w Turcji mamy broń atomową, mamy potężne gracze. Nie daj Boże, coś się stanie, potem już nie będzie wiedział, co się stało, a będzie wojna i będzie wiele nieszczęść. Przez drugi przed trzecią wojną światową z mojego kraju na wschodzie, gdzieś tam przepowiednie ktoś przypomina, ale zapytam jeszcze jedno, bo jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o Kurdów, bo się mówi, że nie gronicie tych Kurdów, bo to są żołnierze ISIS, ale z drugiej strony to są przecież wojny. No, my jako Polacy mamy szczególną sympatię do Kurdów, bo wiemy, co to znaczy żyć w kraju, który nie ma, być narodem, który nie ma swojej państwowości, nie ma swojej ojczyzny. Kurdowie przecież jest ich około 28 milionów. Żyją tam częściowo w Turcji, w Syrii, w Iranie, w Iraku. No i teraz to dla nich taka jedyna okazja, bo stworzono ten Kurdystan w Iraku, żeby zdobili wreszcie jakąś zamiastkę swojego państwa. No ja ich rozumiem. Dla jego punktu widzenia dużo pomogli chrześcijanom, bo pamiętajmy, że w Kurdystanie, gdzie byliśmy razem z arcybiskupem Gondeckim, tam Polacy utrzymywali te obozy dla uchodźców, między innymi ksiądz Douglas, który opiekował się takim ojbozem Wajkała. Oni dużo dobrego zrobili dla chrześcijan, którzy tam są. Zresztą biskup Barda, ojca wspólnego, też był u was w telewizji, podkreślał to. Też życzliwość rządu kurdyjskiego, która była. No i mamy podstaw, żeby bardzo krytykować. No, ja mówię to z punktu widzenia chrześcijan. A tak jeszcze między nami, bo dla nas jest, no wiadomo, inny świat, prawda, w rozumieniu szerokim. Da się odróżnić Kurda od Turka, od Irańczyka, jeśli chodzi o pewien wizerunek, rasę, myślenie. To znaczy, czy to jest takie widoczne, czy jest pomieszane? No, czasami jest to trudne, ale ten język, czy nawet wiadomo, chrześcijanina od muzułmanina odróżnimy po imieniu. To jest najprostsze. Natomiast to inne cechy to są czasami bardzo różne. Ale styl życia na przykład, to jak oni mają świadomość rodziny i tak dalej. Te spiski są zbliżone, to jest bardzo... Tam styl życia to już jest raczej zbliżone do siebie, bo oni często mieszkają pomieszani ze sobą. Pamiętajmy, jak mieliśmy teraz te wypędzenia z okolicy Mosulu, to często jest tak, że chrześcijanie żyją ze sobą, ale utrzymują kontakty ze swoimi sąsiadami muzułmanami. Oni nawzajem się odwiedzają. Chrześcijanie składają życzenia z okazji świąt muzułmańskich, muzułmanie z okazji świąt chrześcijańskich. Także to wymusza życie po prostu i ze sobą, i obok siebie. Także jeśli nie było tego ekstremizmu, tego terroryzmu, to było normalnie. Syria uchodziła za jeden z takich bardziej spokojnych krajów, jeśli chodzi o relacje chrześcijańsko-muzułmańskie. 10% populacji przed wojną, która liczyła 22 miliony obywateli, to byli chrześcijanie, którzy do różnych kościołów wschodnich należeli. Jest to mozaika, bo pamiętajmy, że w samym Aleppo mamy 10 biskupów chrześcijańskich. Oczywiście, patrzmy, apostołowie, święty Paweł Damaszek, prawda? No tak, właśnie, do zrodzenia, dokładnie, tradycje, byliśmy tam niedawno, teraz to są puste miejsca, można łatwo tam dotrzeć, kiedyś było to piękne miejsca pielgrzymkowe, ale oni też przy okazji Turcji zwrócili uwagę na jeszcze jedno, bo o tym mało mówimy, tam jest ta sytuacja napięta bardzo wewnętrzna, więc wiadomo, że żeby podnieść swój autorytet, to prezydent będzie pewnie prowadził jakieś wojny na zewnątrz. To też jest też obawa o to, że ten przełączenie tego pasa, czy stworzenie tego pasa przy granicy z Turcją, to będzie niestety podjęcie z próby podziału Syrii, bo takie też głosy były na tej konferencji, oby to się nie stało. I kolejny problem, który mamy, no to taki, że w Turcji w ostatnich 100 latach liczba chrześcijan dramatycznie spadła. Było z 20 do 0,2%. Nasi patriarchowie kościołów wschodnich mówili nam o tym, że zabierane są bez żadnych podstaw starożytne klasztory, zabierane są z własności kościołów wschodnich. Nikt ich o to nie pyta, że on to robi, bo uważa, że mu są potrzebne grunty pod jakieś inne obiekty i tak dalej. Bez pytania, że sama Turcja to zupełnie na wiele do życzenia, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan. No oczywiście, sytuacja jest taka, która jest skomplikowana, bo patrzymy na Stany Zjednoczone, to jest jednak ten potężny kraj, jednak prezydent Trump chyba dał do zrozumienia Turcji, może... No fajnie, że po tych pierwszych takich, może nie najczęściej przez wypowiedział, że tam chłopcy się biją.
biją, czy coś takiego. No ale uważajcie, uważajcie, bo może być z tego problem. Tak, i teraz jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Turcji, fajnie, że to obecność dzieje się. Pamiętajmy, że Stany są wielkim policjantem świata, więc mają możliwość różnego nacisku. Więc fajnie, że rząd turecki, że tak powiem, przywołają do porządku, bo to co najgorsze to jest ta wojna. A Turcja jest w pakcie NATO, więc też jest taka sytuacja. No, w pakcie NATO ma broń atomową, ale z drugiej strony wiemy też, że z Rosją chętnie też współpracuje, co są te problemy. No właśnie, to jest to pogranicze tych pewnych interesów. I księże profesorze, tak? Tak, dziękuję już za to zainteresowanie ze modlitwa. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, serca i możliwość, to pamiętajmy chociażby o pomocy naszego stowarzyszenia po prostu w potrzebie możemy wspierać wpłaty dokonując do bliskim Syrii, bo będziemy dalej pomagać. A kto pomaga oprócz Polski? Niemcy, wiem. To znaczy różne kraje, bo na pewno organizacje kościelne, bo dla mnie jest o tyle łatwiej, że mamy kościoły, mamy zakony, mamy różnych ludzi na miejscu i kościołom jest zawsze łatwiej dotrzeć, bo różne organizacje świeckie nie mają tego takiego kanału wiarygodnego, przez który mogłyby dotrzeć. I to jest ten plus kościoła, że kościół ma wszędzie swoich ludzi, że tak powiem. Czyli tutaj działamy. Księże profesorze, dziękuję bardzo. Bóg zapłać, pozdrawiamy. Dziękuję, Ojcu, szczęść Boże, szczęść Boże. I jeszcze raz gratulacje za piękną uroczystość. Pięknie, dziękuję. Bóg zapłać, ksiądz profesor Waldemar Cisło, sekcja Polska, pomoc kościołowi w potrzebie, był naszym gościem w aktualnościach po 16. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Słuchają Państwo Radia Maryja. Pytasz mnie, czy ojczyzna jest twoja? Czyś chociaż raz chodził... Nie rozumiem tego, co za te pomysły, proszę Państwa, ciągle takie, wiesz... Bez melodii, wiesz? Autopromocja. On na ucho nastąpi, to ja rozumiem, ale ja nie lubię bez melodii. Żydowskie piosenki to nie dla mnie. Więc bez melodii tak. Czas na informacje dnia. No nie ma głosu, tak, śpiewa, no. Ja mam głos. Opóźnienie zamiast porozumienia brytyjski parlament nie przyjął umowy brexitowej, w Brukseli dziś pilna narada. Po parlamentarnych czas na prezydenckie politycy dyskutują, kto z kim zmierzy się w przyszłorocznych wyborach. W informacjach także 35. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i wspomnienie kapelana Solidarności. Aleksandra Kozera, zapraszam. Rano w Brukseli spotkają się ambasadorowie 27 krajów, by omówić możliwe scenariusze dotyczące Brexitu. Wczoraj Izba Gmin wstrzymała pracę nad porozumieniem brexitowym. Premier Boris Johnson był zmuszony wysłać do Unii list z prośbą o przesunięcie terminu rozwodu Londynu i Brukseli. Szef brytyjskiego rządu uciekł się do symbolicznej sztuczki, by pokazać, że robi to wbrew swojej woli. Listu, który wysłał, nie podpisał. Dla 27 brak podpisu nie ma znaczenia i pochyli się nad prośbą Wielkiej Brytanii. Daje się już jednak wyczuć w Brukseli i wielu stolicach zniecierpliwienie. To jak niekończąca się opera mydlana, skomentował jeden z unijnych dyplomatów. Z Paryża dobiegają głosy, że przesunięcie terminu nie jest w niczyim interesie. Jednak, jak przyznawali w rozmowie ze mną unijni dyplomaci, trudno sobie wyobrazić, by któryś kraj zawetował przesunięcie Brexitu i chcąc nie chcąc wszyscy się zgodzą, jeśli alternatywą będzie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Na razie jednak 27 będzie się przyglądać temu, co dzieje się na wyspach i poczeka do przyszłego tygodnia, by mieć bardziej klarowną sytuację, a brytyjski premier będzie chciał wtedy przeforsować umowę brexitową w parlamencie. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Teraz Egipt i wypadek autokaru z polskimi turystami. Do zdarzenia doszło na trasie z lotniska Marsalam do hotelu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Te osoby znalazły się w szpitalu. Wszystkie pozostałe osoby zostały przewiezione do hotelu. Mówiła rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Polskie służby konsularne są w kontakcie z rezydentem biura podróży. Zbierają także informacje na temat przebiegu wypadku. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Andrzej Duda ubiegał się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kto z kim wystartuje w wyścigu o najwyższy urząd w państwie, rozmawiali goście Radiowej Trójki. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin chwalił dotychczasową działalność Andrzeja Dudy.
mimo że prezydent Andrzej Duda jeszcze decyzji nie podjął, to my już ogłosiliśmy, że chcielibyśmy i do tego będziemy namawiać, zachęcać, żeby na kolejne 5 lat do tych wyborów stanął Andrzej Duda, bo to jest dobra prezydentura, to jest dobre 5 lat dla Polski. Po stronie opozycji sytuacja nie jest jasna. Europoseł PO Andrzej Halicki mówił, że najlepszym rozwiązaniem byłby wspólny kandydat opozycji, którym mógłby zostać nie tylko najczęściej wymieniany Donald Tusk. Oczywiście tych nazwisk jest znacznie więcej, a na przykład w tym sondażu Andrzej Duda w porównaniu z Małgorzatą Kidawą-Błońską to już jest różnica w granicach błędu statystycznego, więc robi się ciekawie, bo rzeczywiście tych nazwisk jest kilka, ale decyzja musi być bardzo szybko. Nie stać nas na wspólnego kandydata, podejmijmy ten proces w takim porozumieniu, że rzeczywiście później będzie ta współpraca skuteczna. Własnego kandydata w wyborach prezydenckich planuje wystawić Lewica. O cierpliwość apelował Krzysztof Gawkowski z Wiosny. Wystawimy swojego kandydata, kandydatkę i jaka to będzie osoba, bo pani powiedziała Robert Biedroń. Może tak, ale może nie. Dlatego opowiadanie się, że to już wszystko poustawiane na tej scenie, to jest nie wiadomo, dlatego że mogą być osoby, które zaskoczą w tych wyborach. Nie okaże się, że Andrzej Duda, który został też nominowany na kandydata na prezydenta przez PiS 5 lat temu, nie dawał żadnych szans, więc ten podszedł do tego bardzo spokojnie. O spokój apelował także rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski powiedział, że Andrzej Duda swoją decyzję dotyczącą ewentualnego startu w wyborach ogłosi dopiero w przyszłym roku. Wieczorem w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu odprawiono mszę w intencji kapelana Solidarności. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, Sejmu Solidarności, pielgrzymi oraz mieszkańcy Warszawy. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślał, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był gorliwym apostołem wiary, siercą prawdy i obrońcą praw człowieka. Mógłby być lewicą w latach 60. Tak bardzo zmieniły się postawy społeczne, tak bardzo zmieniły się poglądy, że partie zostawiły stare nazwy, ale wszystko co stare przestało istnieć. I w tym sensie musimy pamiętać, że to nie wybory jednym czy drugim strzygają o losach Polski. One wpływają na te losy, ale rozstrzyga się wszystko w kulturze. Musimy się domagać od rządzących, żeby bardziej wspierali w sensie pieniędzy publicznych zdrową kulturę, zdrową edukację, zdrową naukę, a nie rewolucję, która niszczy wszystko, co racjonalne. To wiadomo, nie trzeba na poziomie rządowym, na poziomie parlamentarnym takie rzeczy powinny się dziać, ale my sami musimy się zaangażować, wyrwać z tego zaklętego koła milczenia, bo rzeczywiście przegramy walkę o młodzież. Niedługo marsz niepodległości. Młodzież ta patriotyczna wyjdzie na ulicę, ale byle kto, jeśli określi ich mianem nacjonalistów, to już część już pasterzy powie, no my z nacjonalistami nic nie mamy, nie chcemy mieć wspólnego. I mimo tego, że będą szli pod sztandarem, powiedzmy, że chcemy Boga, to się nie pójdzie do nich, żeby im tego Boga pokazać, na czym polega ta nasza wiara katolicka, żeby z nimi pracować, tylko ich gdzieś się odtrąca w imię jakiejś politycznej poprawności. To nie jest, wydaje się, droga do szpasterstwa. Jeśli ktoś woła, my chcemy Boga, trzeba do niego pójść. Jeśli ktoś się wkrótce, jeśli jest coś do skrytykowania, należy z nimi porozmawiać. To są te wysiłki, które przed nami stoją i zaniedbania w tym względzie mogą się w przyszłości zemścić. Tego sobie nie życzmy. Szczęść Boże. Był to felieton Myśląc Ojczyzna, mówił do nas pan profesor Wieczysław Ryba. Do suwerennego rządzenia się w niepodległym kraju winny być w pełni nawzajem szanowane. Tak być powinno i powiedziałbym, tak zaczyna się. To w tragicznych wydarzeniach Poznaniu w czerwcu 1956 roku, kiedy to w walkach z wojskiem i milicją zginęło ponad 70 osób, rosło napięcie w stosunkach między władzami PRL a społeczeństwem. Spotęgowało je internowanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rządzący, powołując Gomułkę, chcieli zażegnać kryzys i powstrzymać wybuch protestów na masową skalę. Październikowa odwilż trwała jednak bardzo krótko. Już w listopadzie władza podjęła pierwsze kroki ograniczające demokrację.
7 lat temu zmarł Przemysław Gintropski, kompozytor i wokalista Bard Solidarności. Skomponował muzykę do ponad 20 filmów fabularnych, m.in. do Matki Królów Janusza Zaorskiego, serialu komediowego Stanisława Barei Zmiennicy i filmu Tato Macieja Ślesickiego. Był wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej. W 1979 roku Przemysław Gintropski, Jacek Kaczmarski i Zbigniew Łapiński przygotowali program poetycki Mury. Jego tytułowa piosenka stała się nieformalnym hymnem Solidarności i symbolem walki z komunizmem. Gintropski